Dzisiaj mam kamerzystkę. W końcu mogę się poczuć jak Kacper Górecki lub Marcin Kurzepa. Słuchajcie, zapomniałem, że jak się startuje na zawodach i organizuje się zawody, to wypadałoby mieć duże auto. Ale damy jakoś radę. Jeszcze wędeczki do samochodu. Połowa auta już zapakowana. Do zobaczenia na miejscu. A jeszcze termos z zupą na balkonie. Zupka zastreczowana. Można powiedzieć ofoliowana, żeby z termosu nic nie wyleciało. Jarzynowa z kurczakiem. Została z wczorajszej akcji sprzątania świata. Co ma się zmarnować, nie? Jedziemy. Siema, siema. Witaliśmy się, Jacku? Witaliśmy. Tak. Chodźcie pod wiatę, bo będę czytać nazwiska, czy wszyscy są, dobrze? Dobra, ja jestem Daniel Bugno. Kruszyn jest, Wojtek Piasecki jest, Grzesiu Liniczek jest, Łukasz Cywiński jest, Konstantin jest, Krzysiek Kosowski jest, Gabriel Zaręba jest, Jacek Stępień jest, Kamil Surmacz dojedzie, bo mu akumulator padł, to najwyżej ktoś za niego wylosuje numerek. Monika Sabała jest, Jacek Wybraniec jest, Olek jest, Łukasz Skrzypczak? Jest. A tu? Jezu, jak ty... I Łukasz Mormu? Jest, dobra, okej. Każdy regulamin czytał chyba, to wiecie, że... W ogóle witam was serdecznie na towarzyskich zawodach. Tak szybko na spontanie sobie zrobiliśmy te zawody, bo widzicie jaki jest poziom wody, że jest Saigon. I no, żeby się pobawić. Od razu mówię, tak jak bo pytaliście też mnie tam prywatnie, klasyczny feder. Możemy robaki, możemy kukurydzę, możemy nie wiem, chleb tostowy, byle żadnych kulek, łoftersów, jakichś bambi bajców i tak dalej, nie? Na haczyku. Łowimy, staramy się tak łowić do 45 metra, no bo tak mniej więcej na szerokość, patrzyłem sobie, no mam z Google, to jest stuwa, to żeby, no, żeby się nie przerzucić i zachować ten bezpieczny dystans, żeby się nie poplątać. Ryba z tego co wiem jest wszędzie, ale no wiecie, że dzień dniu jest nierówny, więc jednego dnia jest na środku, ale wiem, że też w tygodniu nawet łowili na tych bocznych stanowiskach. Stanowiska wyglądają tak, że mamy tutaj z tej strony od zera, stanowisko numer 0, dlatego, bo no, tak akurat wyszło, to jest tam koło drzewka mniej więcej, jest do stanowiska numer 7, także się dobrze mówię, od zera do siódemki, czyli tam jest 8 osób i akurat z tej strony numerki są poprzyklejane do tabliczek, tak, które są wbite w ziemię, więc patrzcie na te białe kartki, ok? A z tamtej strony też są białe kartki, tylko one są położone na ziemi. Nie sugerujcie się tymi tabliczkami, które są wbite tutaj, tylko białymi kartkami, które są na ziemi. Zaczynamy prawie, że spod wiaty. Chciałem, żeby było w miarę równo i łowimy. I ostatnie stanowisko jest to jedno za cyplem, co kiedyś Kruszyn tam siedział. Jedno za cyplem, więc tamta ostatnia prostka jest, można powiedzieć, wyłączona. Tak zrobiliśmy, żeby... To towarzyskie, to tam jeden ciul tak naprawdę, no. To zakaz peletów, to chyba mówiłem, dopuszczona jest mączka rybna, nagradzanych jest trzech, nie robimy żadnych sektorów, jest trzech nagradzanych zawodników za najwyższą wagę. Jest Big Fish, za Big Fisha będzie sztyca od Federlinka, Feniksa z Karpa. I zrobimy tak, słuchajcie, bo ja też łowię, to liczę na waszą pomoc, na taką, że... będą dwie siatki po jednej i po drugiej stronie. Wiecie o co chodzi. Jak będzie duża ryba, bo są tu jesiotry metrówka, metr plus. Słuchajcie, jest siódma, to dajmy sobie do tej dziewiątej, bo ja też potrzebuję te 20 minut więcej niż wy, jeżeli nie ma problemu. To sobie najwyżej pogadamy i tyle. Tutaj będzie zaraz, jak chcecie też kawki, herbatki się napić, będzie rozniesione na stanowiska, będą rozniesione wody, będą rozniesione batoniki. Gdzieś mniej więcej po 2 godzinach dostaniecie na stanowisko gorącą zupę. Jakby ktoś komuś się nudziło, to sobie tą zupę po prostu zje. Jarzynowa z kurczakiem. Łowimy od 9 do 14 i nie bawimy się w żadne wstępne nęcenie. Kto chce nęcić, to sobie nęci, jak to nie, to nie. 9, 14, 14 kończymy. Na koniec robimy sobie grilla, kiełbaski są, bierzemy sobie patyki. Łukasz, tutaj właściciel łowiska, któremu w ogóle trzeba serdecznie podziękować za możliwość. Bo zrobiliśmy to chyba 5 dni temu, czy 6 dni temu i się zgodził.
No i chyba tak naprawdę wszystko. No te układy transportowe to wiecie. I rzucamy na wprost. Jeżeli ktoś ma stanowisko, wiadomo, tak zwane otworki, nie ma żadnych, kurde, boków, że gdzieś tam, wiecie, 10-15 metrów ktoś bok i szuka ryby w zatoczce, tak? I nie nęcimy z ręki, nie ma żadnego podsypywania tam, nie wiem, kulek czy coś. Operujemy, bawimy się tylko koszykiem, tak? Zwykłym, klasycznym koszykiem. Więc co, nęcimy od 9, tak. czy przed 9? Nie, od 9. No. Od 9.00. Od 9.00 3 nęcimy. Słuchajcie, to ile wam nęcenie zajmuje? Tak 10 minut maksymalnie. To czy będziemy łowić 5 godzin, czy 4.50, to nie ma żadnego kompletnie znaczenia, nie? No, więc o 9.00 kto chce nęcić, to sobie nęci, a kto chce zacząć łowić bez nęcenia, bo tak niektórzy też taką taktykę wiem, żeby pewnie będą mieli, to tyle. Jest pełno płoci tutaj, jak wiecie, bo niektórzy tu są pierwszy raz, to ja może powiem. Jest pełno płoci tutaj. Jest bardzo dużo karpia. Wiadomo, ten karp jest chimeryczny. Mamy luty, więc nie oczekujcie też cudów. Aczkolwiek ta woda potrafi w lutym ładnie obdarować. Są liny. Praktycznie jest wszystko. Są jakieś pytania? To może jesiotra zrobić jakąś wagę, nie? Nie, bo jesiotry są tu i 50 cm i 120. I każdy będzie pokrzywdzony. I są jesiotry takie. No są jesiotry na 20 cm, to jak ja mam policzyć jesiotrę na 20 cm jako kilo i jesiotrę na 110 jako kilo? No nie wiem, tak myślę, że tak będzie. Tym bardziej, że to mi się wydaje, że nie będzie łatwo złowić tego jesiotra dzisiaj, nie? No bawimy się, wrzucajmy wszystkie ryby do siatki, a te jesiotry sobie ważmy, nie? No bo mówię, jeden waży tutaj, bo są te małe jesiotry, nie, Łukasz? No. Kiedyś na zawodach był ten. Ty chyba złowiłeś, Krzysiu, takiego malutkiego. Czy ktoś złowił wtedy na zawodach takiego malutkiego? No i tyle. No, jedni ryzykują płotkami, drudzy się nastawiają na dużą rybę. No to są towarzyskie zawody, tak? Jak zrobić tą przeponą? Słuchajcie, no, bo tu mnie Krzysiek pytał. Jeżeli chcecie te 30 cm sobie zrobić przeponu, to chyba mi się wydaje, że no nie ma z tym kłopotu. Ja tak nie łowię, łowię minimum na 50 cm. Jak chcesz sobie zrobić 30, to mi się wydaje, że okej, nie ma nikt nic przeciwko, jak ktoś chce zrobić 30 cm przypon. Ma ktoś coś przeciwko, czy nie? Nie. Dobra, okej. No. Ma być luz i pamiętajcie, tam są białe karteczki na ziemi, takie malutkie, z numerykami stanowiska, tu są poprzyklejane do tego. To możemy zaczynać losowanie. Ja tu jeszcze poprzykładam, żeby nie było. Mam nadzieję, tylko że nie zrąbałem tych numerków, nie? Dobra. No, a jak się będą powtarzać, to siądziecie koło siebie i będzie luz. Dobra, to Monika, to możesz zacząć? I koszyczek... Nie, sobie stanowisko losujesz i koszyczek sobie zabierasz. 18. Koszyczek zabierasz, Monika? Koszyczek jest dla was. Duże numery. Ty, no sweder proszę, 5,90 na promocji u karpiowego. Dobra, no polecimy, może nie po kolei, ja nie będę losować, raczej ja będę na końcu, żeby nie było. To po Monice, to, czy nie, to po... tego koleśka, co ma dojechać tu po prostu. Daniel Bugno. Cztery. To tamta strona, nie? I pamiętajcie, że z tamtej w ogóle są brzegi bardzo powylewane, więc jak macie kosze, możecie sobie z koszem wejść do wody, tylko uważajcie, bo jest płytko, płytko, płytko i nagle można się skąpać, nie? Jest od razu bomba. Kruszyn? 17. 15. Trójka, tak? 7. 14. Ja mam piątkę. Ma nie padać, mają też ryby nie brać, bo będzie fajnie. Ja wiem. Wiesz, jak mi się wczoraj na tym sprzątaniu udało? Tak, rano cały czas padało, non-topper padał. A potem była sytuacja, że przyjechaliśmy, słoneczko na samo sprzątanie, kończyliśmy, nagle przyszedł wiatr. I to jest zawodnik. Który masz miejsce? Piątkę, koło ciebie. No to rewelacja, bo po robaka. Robaki, no dobra. Ja mam jedne w rtęci, drugie w karmelu. Chęci dla ciebie. Ale chęci to są chęci. Bo mówisz, to by ci kwas pasłowy podrzucił. To z tej podstawy. Patrz, zardzewiało. A długo zostajesz? Wiesz co, no, ja jestem wolnym człowiekiem. To mi zupę pomożesz mi gotować, widzisz? No i widzisz.
To którędy, Łukasz, którędy tym wózkiem najlepiej? Tu. No za czerwonym, Marcin. Za autami masz przejść, nie? Tu nie mam, tu nie przyjadę. O, dziękuję. No, no dobra, to chodź. Danielek, powodzenia, jakie masz stanowisko? A, no i fajnie. To pogadamy. Tą siatkę wziąłem? Chyba wziąłem, nie? No. Dzisiaj mam kamerzystkę. W końcu mogę się poczuć jak Kacper Górecki lub Marcin Kurzepa. Pierwszy raz w historii kanału Siwy Feder na 469 odcinek czy 470 ktoś mi pomaga z kamerą. Tak wiesz, od A do Z. Od A do Z, to nie wiem. Najważniejsze, żebyś Grzesia Olejniczaka rozwalił, a reszta się nie liczy. Siedziałem tu kiedyś raz na zawodach. Nastawiłem się od razu na karpia. No i mnie pokarało, bo zszedłem na zero wtedy. No. Siemano. No i dobra. Jest piątka. Dobra, radź se sam teraz. Dobra. Jako, że poziom wody... Nie no, tu jest od razu już spad, nie? Tam jest tak, że długo płytko. Ale nie ma co ryzykować i tutaj z koszem za daleko wjeżdżać, bo tu mamy od razu dół. Bo niektóre miejsca jest tak, są, widzicie tam na przykład, zobacz na drzewo, są tak jest powylewana ta woda, tam z tyłu łowiska też jest mocno powylewana, że no wysoki stan wody jest po prostu, tak, bardzo. Przez te można powiedzieć stany powodziowe, tak? No, no dobrze. Rozkładamy się, mamy półtorej godziny. Ubieram kombinezon, bo jednak wiecie, jak się pracuje, to jest ciepło, jak się zaraz siądzie, to będzie zimno, jest mniej więcej plus 5 stopni, żeby tylko kabla od mikrofonu nie... No dobrze. No i co, słuchajcie, powiem od razu o taktyce swojej. Będzie tak, że rozwinąłem sobie 4 kije, 2 na żyłce i będę łowić na 42 metrze, szukać tam karpia. Wynęcę sobie na dzień dobry 5 koszykami z białym robakiem i spinką. Sama zanęta czysta. I to zostawię w spokoju. Wejdę na 10 metr, bo to jest od razu głęboko. I będę próbować odłować płotki na tą samą mieszankę. Zanęcę 3. Mówię open windowem, chyba 30 gramów na plecionkach. A jeżeli będę łowić na karpie na dystansie, próbować, to będzie koszyk open window 45 gramów. No i tyle, tam sobie wziąłem wędki 3-9, żeby tam dalej łowić, a wędki do łowienia blisko, na bliskiej linii, to są wędki pikerowe, krótkie, 3-metrowe, na plecionce i na fedry gumie, tak jak zawsze łowię na co dzień. No bo mamy 10 minut, więc ja sobie zjem jeszcze batonika, napiję się herbaty. Gdzie jest ta herbatka? A tu jest, dobra. Dodamy sobie tu. Słuchaj, w ogóle herbatę zrobiłem wczoraj, zrobiliśmy przed sprzątaniem. Wczoraj, a dzisiaj jest co? Minęło z 24 dobre godziny, ponad nawet i dalej wrzątek. Grzesiu, pamiętaj, 2-0, ty i ja. A, no 0-1. Jako, że nie jadłem śniadania, to jeszcze no tak na szybko, no niestety, jak się coś organizuje, to wiecie jak to jest. Jeszcze przyjechałem na łowisko i trzeba było trochę tutaj te numerki poogarniać. Od razu dziękuję wszystkim serdecznie za pomoc, bo to jest zawsze nieocenione. Tu jest czysta spożywka. Tu są pinki z białymi rybakami. I tu mam kukurydzę. I tu jest woda do mycia rąk. Tu mam, przepraszam, z pełną buzią. Tu mam czerwonego robaka, jakbym chciał posiekać i może na końcu zaatakować z jakimś siotrem. Tu pod nogami już weszły wtedy siotrem. To się sprawdziło w lato, że kiedyś na klasyku tutaj bardzo fajnie odławiałem płocie.
przyszedłem na grubo i złowiłem karpia jesiotra. Będziemy sprawdzać, bo to wszystko jest tylko i wyłącznie teoria, a zobaczymy w praktyce. I tutaj też te płocie bardzo lubią brać w bardzo dużych ilościach, ale one też potrafią tutaj bardzo szybko nam odskoczyć. Jest takie łowisko, że odławiamy te płocie półtorej godziny, nagle jep, nie ma tych płoci. A czasami jest tak, że jak się wkręcą, to przez 5 godzin je łowimy. No dobra, mamy 5 minut. Jeszcze przed tym, jak będę sobie nęcić, dwa razy sobie rzucę, żeby wprawy nabrać, nie? No i tyle. Polować ryby, to możesz mi to do siatki wrzucać. To co, widzimy się chyba najbliżej na... Ty będziesz na szkoleniu? Ja przyjadę tak. Proforma. No i dobrze. I tutaj będę, moi drodzy, standardowo. Myślałem, czy by nie zanęcić sobie szklanką, tylko nie wiem, czy to kurde doleci. Boję się tego, że ta szklanka da nam za duże rozproszenie po drodze, ponieważ to jest bardzo głębokie łowisko. Wojtek, ile tu jest najgłębiej pod względem głębokości? Najgłębiej? 7,5, no tak może być 7,5, 6, tu jest 5 metrów, gdzieś 4. Są tu górki, padołki. Proszę? No, to jeszcze głębiej, bo Wojtek mówi, że właśnie podniesiona to jeszcze głębiej. I słuchajcie, to nie jest typowa komercja, gdzie jest zazwyczaj metr wody, 80 cm, metr 20, 2 metry i blat. Tu jest po prostu, można powiedzieć, podwodny Armagedon i dlatego też ta woda jest, mi się wydaje, przez to bardzo ciekawa. Nierówna pod względem na zawody, ale tak jak mówię, to tutaj towarzysko się bawimy, więc fajnie. Więc nie chcę tym robić, żeby robić za dużą smugę po drodze właśnie przez tą głębokość, dlatego wnęcę się... open windowem, ale też nie dociskam tylko jakiegoś mega na hama, ponieważ tutaj mam mniej tych kratek. Chociaż mogę użyć tamtego, ale dobra. Co, jeszcze minuta chyba, nie? Czy dwie? Dokładnie. No, to poczekamy, żeby tam wszyscy się wyrobili. Łowimy! Kruszyn po zero! O, i straszny, niedobry rzut. Kruszyn, ale ja też wyzeruję! Opadło na dno, poczekamy chwilę. Ja mogę zejść na zero, ale ty masz być tam. Jezu, jak dawno nie dęciłem rzymką, nie wiem jak to się zachowuje. Wiecie, o co chodzi. Ja zawsze nęcę plecionką, łowię na plecionce, więc... Dużo robaka, mi się wydaje, tutaj trzeba będzie dawać. Nie wiem. Zresztą sam też tu dawno nie łowiłem. Na razie pięć koszyków tu. To nie jest strzałówka, po prostu nie przepuściłem przez tą przelotkę, jak przyciągałem zestaw w domu i... Szybko związałem dwie żyłki ze sobą. No teraz idealnie. Dopiero opadło to. A ta lista z tymi zawodnikami tam została, tak? Myślałem, że komuś już hamulec jedzie, a to rower z tyłu. Postanowiłem, że chcę wrzucić cokolwiek sobie na początku do siatki, jeżeli się uda. Jest powiedziane, że te płotki tu będą. I zacznę sobie od tego swojego standardowego przyponu. Zacznę od linii przy brzegu. Za płotką, tam sobie zanęciłem. Może coś podejdzie większego, zobaczymy. Dzięki. Dzięki. Prawie mi głowa wybuchła. Trzy czerwone pinki. Zobaczymy. Mówię tutaj, wiecie, łowicie na tym łowisku przykładowo, nie wiem, 30 płotek. Kolega koło ciebie chowi jednego karpia. Pozamiatane, nie?
Więc to jest fajne właśnie, że można się nastawić albo na to, prawda? A nieraz tu na zawodach płotkami wygrywali też. Różnie ta woda dawała. Daje. Dobra. Zobaczymy. Pierwszy rzut na klasyka. W lato ta płoć tutaj pięknie współpracuje. Pytanie, czy płotka podejdzie do takiego koloru zanęty. Taka brązowa ta zanęta, nie jest czarna płciowa. Chyba płotkę ma. W lato pod brzegiem tutaj to się gotuje od ryby, nie? Ja mówię, co mi tak ręka mi tak lata, to niemożliwe. Nie. Łukasz, 1-1. Ty, a jak wtedy organizowałem zawody, Olech, kolega tutaj siedział tam na samym końcu, nic nie złowił. Ostatni rzut i karp taki pod 7 kilo i chyba był wtedy pierwszy. Wygrał cały sektor. Ostatnim rzucie. Jeszcze po sygnale mu pozwoliliśmy doholować, nie? W drugim rzucie, czyli w kolejnym rzucie po tej płotce miałem trącenie, ale bardzo takie niemrawe. Mam jeszcze mrożonkę bardziej taką obogą. Zeszłego łowienia. No może nie będę przeginać tutaj z tą spożywką pod nogami na tych płotkach. I tym sobie na razie próbuję pomaglować. To jest to samo, tylko że pół na pół. Nie sama spożywka, tylko że z gliną. No i słuchajcie, sytuacja wygląda następująca. Tutaj Wojtek z lewej strony ma jednego karpia. Tam dalej takiego około 2 kg nad więcej płotkę. Olech ma kilka płotek. Ja mam chyba z 4 płotki. Teraz poleciałem sobie na dystans zobaczyć. Na kukurydzę Wojtek złapał tego karpia. Może tutaj coś się uda, dociąłem gnojaka, trochę kukurydzy na haku, jedna kukurydza, 3 białe, dosyć grubo, tam jest 0,22, gruby haczyk. Tam dalej też są same w sumie płotki i tam na końcu Grzesiu ma jesiotra takiego z 70 cm. Więc no takie powiem wam, no każdy coś złowił, więc fajnie. Po drugiej stronie tam siedzi Łukasz Skrzypczak na otworku i to jest bardzo dobre miejsce na płotki. Tam właśnie w zimie nieraz ludzie siedzą i ma tych płoci już z ponad 30, więc też tu będzie na pewno, na razie jest w czołówce. Mówię, 1,5 godziny zawodów za nami. I tam chłopaki, chyba ktoś ma jakiegoś karpia i bawią się z płotkami. Więc tutaj nic jeszcze nie można przesądzić, można powiedzieć. Wszystko się może wydarzyć. Ja na razie tak na spokojnie oddycham, można powiedzieć. Tu sobie grubo zanęciłem teraz po linię bliską i zobaczymy. Zobaczymy. Wiecie, grubo. No wiecie, pocięty gnojaczek, jakieś tam kukurydze, biały robak i tak dalej. No, zobaczymy. Dobrze, słuchajcie, blisko. W ogóle mam nieaktywną rybę. Łukasz Skrzypczak po drugiej stronie non-topper nawala te płocie. Myślę, że tymi płociami to może nawet przebi tego karpia i tego jesiotra tam, bo non-topper walczy tymi płotkami non-stop. Więc super, że mu tam powchodziły te płocie. Ta zatoczka zawsze była dobra. Znowu wyjeżdża pod bierak. Tu nic nie ma. Już nie mam czym, można będzie ryzykować, bo Grzesiu tam ma właśnie tego jesiotra. Tutaj Wojtek ma tego karpia. Tam nie wiem, jak tam coś, jakieś płoteczki chyba pojedyncze, czy ktoś ma jeszcze karpia. Ryzyk fizyk donęcam na daleko. Donęcam dosyć tak na grubo 5 koszykami. Przerzucam przez 3 minuty, 2,5 godziny zawodów i liczę na cud. Idzie zupka. Oh yeah. Nie ma ryb, ale zupa będzie. No pewno, ja nic nie jadłem. Ja zjadłem tylko Prince Polo od rana. Teraz ci przyniosę tą czapkę z deszczu. A ty nie chciałeś się zagrzać? Nie, teraz lepiej poszło. Teraz lepiej poszło, ale po prostu wiesz, jak. Może gaz był zimny. Nie, jak
nie ma tej osłony takiej przeciwwiatrowej, wiesz? Tam palnik gaz po prostu. Rozumiem. A poza tym garnek, jak on jest postawiony na całym palniku, proszę. Tu na to, ten gaz, wiesz, wybija w dół i on gaśnie. Jak zrobiłem szczelinę i on miał, wiesz... Słuchajcie, jestem kompletnie w lesie, można powiedzieć, niespełna 2 godziny do końca zawodów. Płotek tu praktycznie w ogóle nie mam. To są jakieś pojedyncze strzały, w ogóle nieznaczące. Nie mogę tej ryby w tempo sobie ustawić, ale tutaj no, tak wygląda sytuacja. Wojtek ma cały czas tego jednego karpę z lewej strony. Dalej tam Olek też jakieś płoteczki i z prawej strony wygląda sytuacja tak samo, o czym wcześniej wspomniałem, że Grzesiek, tam też olejniczak, tutaj wychodzi chyba na prowadzenie właśnie włącznie z Wojtkiem, ale na pewno Łukasz no, ma chyba krzyczo niecałe 50 płotek, to może być około 8 kg. Tam w sumie łowią same płotki, nie mają karpi. Najgorsze jest to, że nawet płoci tutaj nie mam. I wiecie, wszyscy się nastawiają na karpia i to są bardzo dobrzy wędkarze, więc mi się wydaje, no byłem na tym 42 meczu, przepraszam, no z dobre 1,5 godziny i to jest takie czekanie na złoty strzał, tak jak ja to mówię, albo się uda, albo się nie uda, no więc już postanowiłem, nie wiem, już mam taki mętlik w głowie, bo nic po prostu nie działa, jest tutaj no, strefa taka, można powiedzieć, bezrybna, więc jedyne co jeszcze mi zostaje, to nie żeby łowić na tym 15 metrze, tylko przejść sobie jeszcze na jakieś 30 przykładowo i na nowo się pownęcać za tymi płotkami, bo co się tutaj wnęciłem grubo później 2 koszami, żeby sobie ustawić może jakiś, wiecie, cięty gnojak, coś tam, żeby może coś większego podpłynęło, jakiś jesiotr, to mi tą linię praktycznie całą wyłączyło. Nic się tutaj, nawet nie mam skubnięcia, więc dzisiaj już tylko cud mnie uratuje, można powiedzieć, pod względem wyniku, no ale tego się spodziewałem po tym stanowisku, nie ma co marudzić, jeszcze walczymy. Dobra, tyle. 40 minut do końca łowienia. Mówiłem, że tylko spokój nas uratuje. Byleby się nie spiął i będzie git. Jest adrenalina. Bije pompa. Nie jest to wielka ryba. Mam tu 50-gramowy koszyk. Mam związaną wędkę na ostatniej końcówce na 2 słupy, aby tylko tam tfu nie strzeliło. Teraz się modlisz, żebym spiął, nie? Nie, ja wiem, się to towarzyskie, nie? Nie, to nie jest duża ryba, wiesz? Nie ma rzucania z ręki. Kupiała się. Koniec, właśnie krzyknąłem koniec, więc wyciągamy kije. No niestety, szkoda tego karpia na końcu. No co zrobić? Ważymy i rozdajemy nagrody. Chcesz ważyć, czy chcesz zapisywać? Nie. Ty będziesz pisał, będzie łatwiej. Dobrze, w porządku. O, okay. Siema Wasyl. No, na końcu, no, karpia urwałem na końcu. Tak? No. Kurde, myślałem, że więcej ma tych ryb. Myślałem, że więcej masz tych ryb. Skąd? No kurwa, co chwilę coś ciągnęłeś, no myślałem, że to... Pusty korzyk. 2155. Nie, bo siatka będzie ci namakać, więc przed każdym tym trzeba tarować. Masz rację. Chyba, Wojtka trzeba będzie 2 razy zważyć, bo on ma 2 płotki i karpia. Karp może być big fishem. I teraz tarujesz przed tym samym, tak? Tak. Tak, no wiesz. Siatka trochę mokra zawsze. Siatka będzie nam... Chodźmy tu trochę z boku, żeby nic nie wyleciało. Wojtek Piasecki. Stanowisko numer 6. Tu są chyba 2 płotki. Karp, prawda? No, jest. No, najpierw zważymy razem.
A potem... 3265. Ok, Wojtek? Tak. 3000. Płotki do wody i zważymy samego karp. 50. 45. Mhm. 2945. 2945. Tu na dole zapisuję. Dobra, moje to tam nie ma, kurde, co ważne, bo to będzie sama końcówka. Płotki? Tak, tylko? Tak. Dobra. Plus siatka, tak, czyli masz tam... Płytka. No. Panie Danielu, koło Żorawina się popisało. Super. Tak jak i ja. Wszędzie trudno. No nie gadaj, masz najwięcej chyba płoci ten na razie. Nie, tam chłopaki goili. Ale czy tu masz najwięcej na razie płoci, po tej stronie? A ten karp ile tam ważył? 2800. 2945. 2060. Akceptujesz? 2060 jest. Jak nie, jak tak? Nie trzeba podpisywać. Aha, okay. Jacek Wybraniec, dobra. A tam z wynikami? No na razie wygrywasz. Na razie. No. Kamilek, jak tam? Dobrze, Grzesiu, mój człowiek, tak się łowi ryby. Pięknie. No to na czepa troszkę. Ale jeszcze jest mniejszy od tego karpia, to już widać, że... No. Ale zważymy ewentualnie tego jesiotra jeszcze. Nie wiem, czy jest sens. No chyba nie ma sensu, bo karp miał 2000. Karp miał 3 kilo. Chcesz ważyć tego jesiotra? To mnie z ciekawości czystej, wiesz? Dobra, się... dobra. 6000. Napisz 7. Napisz 7. No bo zaraz ci napiszę. 6155. Brawo, Grzesiu. Ciekawy jestem, ile na tych płociach zrobił. Bo to będzie to. Kolej zrobił z 60, kurde, płoci lekko. No ale brawo, Grzesiu. Myślę, że w najgorszym wypadku będziesz drugi. A jeszcze jesiotra chcesz zważyć, tak? Nie, no nie jest żaden. Nigdzie nam się nie spieszy, więc na luzie. Jesiotra ważymy. 2 kilo mam mniej więcej. 2010. Ale ładny. Piękny. Weź mi go jeszcze, zaprezentuj tak ładnie. Tu. Pinokio. O, pięknie. Dobra. Ale kudy, nie? Taki pistolet. Na jaki przypon? 0,19. Ale my tutaj. Gabriel Zaręba. Przedstawiciel młodzieży. Gabriel, który ty jesteś rocznik? 2003. 2003, czyli 21. Zobaczymy. Ale piękne te płocie niektóre, naprawdę śliczne. No w ogóle są śliczne tak naprawdę. Weź rzuć okiem, czy nie? No, weź sobie go ściągnij na spokojnie, nie spieszy się. Piękne te płocie. 4610. Dobra, jeszcze rzucę szybko okiem, o. Dobra. 4610. Foteczkę chcesz szybko? Czy ci tylko zrobić ci fotę i wideo? Nie, no możesz mi zrobić fotkę w sumie i później mi wyślesz. Dobrze, okej, to ci już robię. To najpierw sobie zrobię wideo. Szybciutkie. Okej, już ci robię fotę. To co? Musiałby mieć koło 6 kilo, żebym ich doścignął. Ten karby nic tu kompletnie nie zmienił, prawda? Bo tu... Ostatnie 30 minut, no, pół godziny przed spiąt. Zrobiłem to z własnej woli, no pewnie. Ja przyjechałem dla rozrywki. Tutaj mamy Monikę. A troszkę tych płotek jest, 2 kilo na luzie. Będziesz w środku stawki. Kto u mnie? Kruszynel. A ta tam jakaś kulka żółta jest, kto tu kurkiwał? Łowtercy. Szykuj podwierek, to co chciałeś. No dobra, mam już. Ja nie widzę wyniku. 3615. Czekaj, co wy zrobię? Patrz, więcej nawalił na płociach niż Wojtek Piasecki miał jednego karpia. 3 kilo i dwie płotki. No. O to. Piękny płocie. Krzysiu, wędkarstwo bez spinki. Proszę tego nie pokazywać, bo to jest ujawnienie. No to nieważne, nie mój się, ja miałem dwie więcej. I karpia zerwanego na koniec. Boże. 4370.
Piękne. Jest to 2 lata, to będzie czwarte jest. To ja tu się na razie trzeci, tak? Zobaczymy dalej. Łukasz Cywiński. No i tutaj Łukasz. Skrzypczak, no to na pewno zwycięzca, tutaj będzie się siata uginać. Ale on łowi w innej strefie, to się nie liczy. Ty jesteś dyskwalifikacją. O Jezus Maria. Gdzie jest druga siatka? No. Ale wiesz, to cieszę, że nie każdy złowił rybę. No otóż to. A pamiętasz, jak tu nie robiliśmy nieraz zawody, ile zer było? No. No. Chyba najgorzej jest, nie? Tam jeszcze nie, no piękna ściana. Tam jest, o jest. Ja tam kulki widzę. Tak, tak. A ty też miałeś żółtą. Co? No jest na nagraniu. Ja oznaczę strzałką na filmie, że jesteś oszust. Oczywiście ci wybrał. No będzie dycha, mówiłem. 10. 10,50. 10. Ja ci zrobię. Pewnie. Tak, 10,50 kg. Weź sobie to siatką i ten, możesz ten. Klękaj gdzieś na ziemię. Klęk. Nad wodę. Siach. Jest namalony patyczek. Elegancko. To jest ten nowy wzór kurki tej Pestona? Czekaj. To jest ten nowy wzór? Dajemy tutaj. Ale piękne ryby. 60 sztuk. 60 sztuk. To gratuluję. Brawo. Karp by nic nie zmienił. Ty zrobili takie wagi na płociach, że... Chciałem bardzo wszystkim serdecznie podziękować za fajną rywalizację towarzyską. Tu też duże podziękowania dla Oli i też dla Pawła, że nam też tutaj pomogli, więc myślę, że tu można... Bo byłoby naprawdę ciężko. Słuchajcie, razem złowiliśmy prawie 50 kg ryby, czyli 49 kg 60 gramów dokładnie. Więc wydaje mi się, że jak na zimę fajny wynik. Niektórzy się szykowali, wiadomo, na jesiotra czy też karpia. Tych ryb było dzisiaj mało. A role, jak wiecie, odgrywały głównie tutaj dzisiaj płocie. No i tak, może zaczniemy sobie od Big Fisha. I tym Big Fishem było... Był karp o wadze 2945 i tego Big Fisha złowił Wojciech Piasecki. Brawo! Gratuluję. Dzięki. Wojtek miał jeszcze 2 płocie i dobra, lecimy dalej tak. 5. miejsce z wagą 3615. Marcin Kruszyn-Tokarz. Brawo. O, koszyczek. Masz, żebyś dziękuję. Się w końcu nauczył łowić. No dobrze, dziękuję ci. Mentorze. Przez gardło mi nie chce przeczytać. 4. miejsce z wagą 4370 na samych płociach Jacek Stępień. Brawo, Jacuś. Dobra, i 3. miejsce, tutaj na numerku 00, z wagą 4610, Gabriel Zaręba. Też. No, zrób mi z Marcinem fotę. Dziękuję. Dziękuję, gratuluję. Nie wiadomo, gdzie się patrzeć, Marcin. Show business. Tak. Będzie? Dobrze. 2. miejsce złowił kolega jesiotra mniej więcej o wadze 2 kg i do tego same płocie z wagą 6155 Grzegorz Olejniczak. Brawo, Grzesiu. Dziękuję. Brawo, brawo. Bardzo proszę. Chodź, pierwsze zdjęcie sobie zrobimy. Tam już nie ma? Nie ma, dobra. I tutaj kompletna deklasacja, można powiedzieć. Same płocie, konsekwencje od początku do końca. Od razu mówię, że zrobimy, tutaj już była ten, jeżeli Łukasz się zgodzi, właściciel, akurat go nie ma, to zrobimy o króla płoci, takie sobie też zawody. No bo jak widzicie, no warto chyba na tych płociach, bo są ładne, prawda? I zrobimy trochę inaczej stanowiska, żeby było jeszcze bardziej równo. No i 1. miejsce z wagą 10500, Skrzypczak Łukasz. Brawo, Łukaszek.
też się cieszę. Proszę, i to dla ciebie. Mam nadzieję, że tam dałem wszystko dobrze. Wyżej puchar. Wyżej puchar, dobrze. A, może być? Dobrze. Tam może sobie zróbmy jeszcze wszyscy pamiątkowe zdjęcie? Czekaj, mam statyw tutaj, nie mam wam w aucie, nie? A, Kasia zrobi. Dobra. To chodźmy tam może, bo tam jest jaśniej. Bo to używany ci dałem. A ty ja mogę też stanąć obok mistrzów, czy tak mam gdzieś fokus się tam gdzieś? Letu mistrzów żadnych nie widzę, to są wszyscy amatorzy. Wszyscy razem zróbmy sobie, a potem ten. Wszyscy razem, to mogę. Mistrzowie z przodu. Ja to po prostu kupiłem. Łukasz, idź z przodu, żeby, bo ty duży jesteś, to sobie dobra, to może te trzy osoby, co mają pukać, to sobie kucną po prostu, co? To będzie fajnie. Ty idź z przodu, bo ty jesteś niski. To ciebie stanę będę. Chodź, Grubasku, zrobimy sobie zdjęcie. Kasia cyka zdjęcia, Ola robi film. Chodźcie, tak, ty. Tam jakaś luka powstała. Aha. Nie, bo trochę rybom daje, to się odsunęłem. Pięknie. Dobra. To teraz jeszcze tylko zwycięzców sobie zrobimy, dobra? Dobrze. Ja. Znaczy wszyscy są zwycięzcami. Wojtek, stań sobie. No. No, stań, zróbcie ten. No. Właśnie, gdzie ty jesteś? Co? Piąty. No dobra. To bardzo dziękuję. Kto ma ochotę zostać na kiełbasy i na ploty, to zapraszamy. A kto ma ochotę jechać do domu, to z Bogiem. No. Nie, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czekam na tą płodź. Daj znak, a chętnie się przygotuję. Dobrze, w porządku. Będziesz to robił? Daj znak. Bardzo dziękuję. Miło było tak naszym razem. Następnym razem morsów nie będzie. Mam nadzieję. No. Ty będziesz. Dziękuję. No, dobra. A ja ich chciałam. Dziękuję, Łukaszek. Gratuluję. No to by było na wszystko. Bardzo dziękuję. Kurczę, mega klimat. Organizacja mi się wydaje też była spoko. Uśmiechy, fajna ekipa i tak dalej. Na swoje usprawiedliwienie, co mogę powiedzieć a propos łowienia, źle dobrana mieszanka, no zdecydowanie. Jakoś tak ta ryba też była kompletnie nieaktywna, doskakiwała. Chciałem trochę tak się nastawić też na karpie, na jesiotra. Znaczy, wiecie o co chodzi. Chciałem zrobić dużą rybę, to dużo osób chciało zrobić dużą rybę i pozamiatać tym, dlatego raz mówiłem tak, raz mówiłem tak. Pokarało mnie, ale nic się nie stało. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że było świetnie. Zostawcie łapkę. Do zobaczenia. Cześć. Nie gwiazdo. Kruszyn, wziąłeś jedną kiełbasę czy dwie? Jedną. A zjadłeś wcześniej też jeszcze jedną? Ale bez chleba. Ale bez chleba, to z chlebem. Pa!